Kiedy pierwszy raz przyjechałem na polanę, która tutaj była, biegały po niej sarny. Pomyślałem sobie, to chyba jest moje miejsce. No i nie ukrywam, tutaj zbudowałem dom. Osiedle nazywa się Ekologiczne, a ulica, na której mieszkam, to ulica Ekologiczna. Więc cieszę się bardzo, bo jestem absolutnie za ekologią. Mieszkam w lesie, a wręcz mam swój kawałek lasu. Mam wiewiórki, przychodzą sarny, mieszkały tu koło mnie dziki. A oprócz tego w ogóle uwielbiam zwierzęta. Mam 3 psy, 6 kotów i 2 żółwie. Więc cieszę się bardzo, bo to wszystko wpisuje się w ekologię i w naturę. Więc jestem szczęśliwym człowiekiem. Kiedy zaczęła się pandemia, stwierdziliśmy z żoną, że trzeba ściągać dzieci do domu, bo tu zdecydowanie bezpieczniej. Mamy 3, więc nie ukrywam, rachunki za energię elektryczną dosyć mocno wzrosły i wtedy zacząłem zastanawiać się nad energią odnawialną. Szukałem firmy, która będzie podobnie jak ja za ekologią i będą to fachowcy, i znalazłem taką firmę. Ta firma to Vosti, grupa absolutnych profesjonalistów, fachowców. Jestem bardzo zadowolony z wykonanej pracy i szczerze mówiąc polecam, bo są naprawdę super. Tak się złożyło, że zanim zostałem muzykiem, skończyłem szkołę technikum energetyczne, więc z zawodu jestem energetykiem, ale nie ukrywam, proszę mnie nie zapraszać, bo absolutnie się na tym nie znam. Po 40 latach technologia zmieniła się totalnie, więc dzisiaj, no oczywiście, no, żelazko może już nawet też nie naprawię, ale jakiś kontakt czy lampkę w domu to jestem w stanie zrobić. Natomiast wszystkie poważne rzeczy zostawiam zdecydowanie fachowcom. Kiedy skończyłem szkołę energetyczną, dostałem jakby zaproszenie do zespołu DAB, w którym zaczynałem, najpierw na gitarze, potem śpiewałem. I to było spełnienie moich marzeń. Tak naprawdę muzyka jest moim życiem, muzyka jest powietrzem dla mnie. To jest to, co kocham, to jest to, co daje mi spełnienie, to jest to, co bez czego nie wyobrażam sobie tak naprawdę życia. Cieszę się, że mogę to robić, bo oprócz tego, że sprawia to mnie satysfakcję, to dosyć często sprawiam satysfakcję innym.